Dzień dobry, kochani, dzień dobry, dzień dobry. Tak jeszcze chyba nigdy nie zaczynałam vloga, ale Mija przed chwilą tak ładnie siedziała, że mówię, może zacznę z nią. Przy czym nie, ona się woli położyć jednak. Witajcie w kolejnym, w nowym vlogu, który miałam zacząć nagrywać wczoraj, ale niestety było tyle roboty, że po prostu zwyczajnie zapomniałam wziąć kamerę ze sobą. Słuchajcie, przysunę sobie krzesełko i położę kamerę na oparciu, dobra? Będzie mi wygodniej. Okej, okay. Będę mieć dwie ręce wolne, więc mogę gestykulować dowoli, tak jak to uwielbiam robić najbardziej. Słuchajcie, z ostatnim filmikiem, z tym autoportretem, było dużo szumu. Jeżeli ktoś jeszcze tego nie oglądał i nie wie, jakie są najnowsze wiadomości i w ogóle nowiny, które u mnie są i jakie zmiany następują, no to zapraszam do tego filmiku, ale myślę, że już chyba wszyscy to obejrzeli, wszyscy widzieli wszystko na Snapie i na Instagramie, a więc mogę kontynuować temat. Słuchajcie, w ostatnim czasie było tak, że wielu rzeczy nie mogłam Wam tutaj mówić w filmikach, znaczy nie mogłam. Mogłam, ale chciałam, tak wiecie, zaskoczyć Was autoportretem, chciałam zaskoczyć Was tą informacją, więc po prostu no, nie mówiłam Wam o wielu rzeczach, które robiłam. Teraz już mogę swobodnie o tym wszystkim opowiadać. Mogę Wam powiedzieć, że między innymi wczoraj właśnie było dużo do roboty, bo miałam dużo pracy, kilka spotkań i tak naprawdę teraz troszeczkę więcej czasu potrzebuję na to wszystko, ponieważ powoli i delikatnie zaczynam łapać pewne zadyszki, więc niestety muszę ograniczyć trochę moje bieganie i latanie po mieście, o tak. Ale między innymi byłam na pierwszych zajęciach w szkole rodzenia, które były mega, mega fajne, ale o tym myślę, że po prostu chyba kiedy indziej Wam poopowiadam, bo zastanawiam się także, czy robić Wam jakieś tematyczne filmiki a propos całego tematu ciąży i mnie i tak dalej, bo ogólnie jest tak, że muszę teraz wszystko ponagrywać i muszę to wszystko ponadrabiać. Mam jeszcze 3 miesiące, a tak naprawdę to nie jest zbyt dużo czasu, bo zobaczcie, teraz miną wakacje, później będzie wrzesień, październik, w listopadzie już prawdopodobnie zniknę. I chcę dla Was ponagrywać jak najwięcej, bo później, nawet jeżeli będę miała czas, to nie będę chciała go spędzać przed kamerą. Będę chciała, tak wiecie, wychillować, nacieszyć się wszystkim tym małym dzieciątkiem i nie będę chciała się tym zajmować. Szczególnie, że to długo schodzi. 5-6 godzin przy nagrywaniu, później renderowaniu, obrabianiu. No nie wiem, czy będę sobie mogła na to po prostu pozwolić, tak? Druga sprawa, że teraz jest taki czas, kiedy na bieżąco różne rzeczy się dzieją, więc mogę zwyczajnie Wam o tym opowiadać. I odpowiadając na pytanie, bo wiem, że ostatnio się bardzo często pojawia, czy będę pokazywać maleństwo, czy będę miała osobny kanał, czy to będzie takie bardziej parentingowe. Na pewno filmiki zmienią formę. No nie mówię, że nie, no bo to tak samo jak blog, prawda? Kiedyś był tylko makijażowy, teraz jest typowy lifestyle, jest dużo rzeczy z kuchni, z gotowania. Pokazuję Wam mnóstwo outfitów. Maleństwa na pewno nie będę pokazywać. Nie chcę zrobić takiego parentingowego bloga czy kanału. To na pewno nie, ale nadal to będzie lifestyle, więc jakieś takie elementy się znajdą, przy czym, tak jak mówię, wyjdzie w praniu, bo jeszcze nic nie mam poustalane. No ale dobra, po takim długim wstępie, bo wiem, że wiele osób już może to nudzić, takie zwykłe gadanie, chociaż wiem, że wiele osób ogląda mnie w wannie albo do snu, więc pozdrawiam Was bardzo serdecznie teraz. Kto ogląda, to po prostu napiszcie mi... O, coś mi przyszło. Napiszcie mi komentarz, kto mnie ogląda przed snem albo w wannie. No chyba, że w jakichś innych miejscach i okolicznościach, to też dajcie znać, bo raz w jednym filmiku właśnie Was pytałam i czasami są takie miejsca, że to jest coś niesamowitego. Słuchajcie, dzisiaj u nas w Kielcach jest bardzo, po prostu tak paskudnie, że to się w głowie nie mieści. Od wczoraj wieczora pada, przez całą noc padało, dzisiaj też cały czas pada, a ja przed południe całe spędziłam z moją babcią, pojechałyśmy do galerii, ponieważ jutro 11 sierpnia mam imieniny, czyli na pewno zobaczycie ten filmik później. No chociaż nie, może Wam wrzucę wcześniej, a czemuż by nie? Bo właśnie, tutaj mam też do Was pytanie, czy może chcecie znowu taki tydzień vlogowy, bo w czerwcu, w maju, kiedyś tam niedawno wrzuciłam dla Was taki tydzień, to znaczy działo się też więcej rzeczy. Teraz tak naprawdę trochę nie ma się co dziać. Wszystko się kręci wokół mojego
brzuszka, maleństwa i takich spraw, a wiem, że to nie wszystkich interesuje, ale dajcie znać, czy chcecie taki tydzień vlogowy, to może, może coś takiego po prostu zrobię, bo wymyślam jakieś fajne tematy, na które będziemy sobie mogli porozmawiać. No i co mówiłam, bo zgubiłam wątek? Aha, okej, no że dzisiaj sobie z Wielisławą biegałyśmy po galerii, porobiłyśmy dużo zakupów i ona z okazji imienin chciała mi kupić perfumki i przy okazji chciała też kupić perfumy mojemu Bartkowi, bo ostatnio miał urodziny. Jemu wzięłyśmy perfumy Versace albo Armaniego, nie, Versace chyba. A ja mam Armaniego, czekajcie, dopełzle tam. Dopełznę tutaj, bo słuchajcie, robiłam też zdjęcia przy okazji. Wzięłam sobie perfumy C Armaniego. Ja je znam już od dawna, w sumie odkąd weszły tak naprawdę. Znowu powtórka SMS-a. I znam wszystkie jego wersje. Tylko wiecie co, to było tak, że... A to miałam taką maciupcią, bo wiecie, są jeszcze takie miniaturki, mikro takich buteleczek, więc miałam takie trzy. One mi wystarczały na długo. Później miałam jakieś próbki, później coś. Później jak chciałam sobie je kupić, to zapomniałam. Albo były jakieś inne wydatki. No i ciągle nie było kiedy. No i teraz właśnie moja babcia jak mówi, to chodź i kup jakieś perfumki, no to mówię, dobra, mówię, no to wreszcie będę sobie mogła wziąć te C. I wiecie co, wzięłam sobie malutką buteleczkę, to jest 30 ml, dlatego że one są szalenie intensywne, one są takie, że wystarczy się nimi raz psiknąć i bardzo długo się utrzymują, naprawdę można się wykąpać i one nadal będą się utrzymywały na skórze. No i co? Wzięłam sobie te z czarną nakrętką, z czarnym napisem na opakowaniu, bo są jeszcze takie z różowym napisem i one też mają różową nakrętkę albo są całe czarne. Tamte całe czarne są bardziej takie wieczorowe, zbyt mocne dla mnie, a te, które są z różową nakrętką, różowym napisem, znów są troszeczkę delikatniejsze. Jest jeszcze czwarta wersja, takich samych jak te, tylko jeszcze z różą w zapachu. Również są słodkie, również są fajne, ale te jednak są takie ładniejsze po prostu. No i tutaj robiłam sobie takie małe miejsce do robienia zdjęć. Powiem Wam, że zdjęcia fajne wyszły i ten podkład też obfociłam dzisiaj przy okazji właśnie z tym wiankiem. To wianek jest, który dostałyśmy, każda z nas dostała na ostatnim panieńskim u Agi właśnie, śliczny wianek, bo jeszcze zawsze miałam taki do zdjęć, ale ten jest dużo, dużo większy, ten jest mniej taki zobowiązujący, delikatniejszy. No i co do tego podkładu, jest tak fajny, tak jestem z niego zadowolona, że też jest warty po prostu recenzji. No i mam go dzisiaj na sobie i słuchajcie, jest bardzo, bardzo fajny. Super wyrównuje kolory skóry, nie tworzy maski, bardzo długo się utrzymuje, po prostu jest taki delikatny, taki naturalny. On jest rozświetlający i to jest mój pierwszy w życiu podkład, który tak chętnie noszę właśnie w formie rozświetlającej, o tak. Zawsze tylko tematujące, a ten naprawdę bardzo fajnie wygląda, chociaż teraz niewiele widzicie, jak za mną jest okno. No i co Wam jeszcze chciałam powiedzieć, bo tak już się rozgadałam, a to ma być vlog gadany. Wiem, że wolicie, jak Wam czasami więcej rzeczy pokazuję. No dobra, to Wam jeszcze pokażę jedną rzecz. Jedną rzecz. Dzisiaj wieczorem wjadą takie trzy produkty. Bardzo fajne. Słuchajcie, to jest żel micelarny, tak, micelarny z Seforki. Ja go dostałam w tej dużej paczce Beauty to Go of tej od Seforki na początku wakacji. No i muszę zacząć go używać, bo jeszcze w życiu nie używałam właśnie żelu micelarnego. Do tego słuchajcie, na wieczór wjedzie maska z awokado. To są te maski, które się na całą twarz nakłada. Nigdy do końca nie byłam do nich przekonana, ale niektóre firmy robią mniejsze te maski, niektóre większe. No i nie wiem w sumie, jakie Seforka robi, ale jestem dobrej myśli. A do tego wiedzie też Seforkowa maska na dłonie, arganowa. Więc dzisiaj sobie taką właśnie pielęgnację robię, bo mówię, troszeczkę trzeba z tej paczki Beauty to Go pokorzystać. Pokażę Wam jeszcze, co mi zostało, a tutaj jest naprawdę niewiele rzeczy. No i tutaj między innymi została mi jeszcze taka paczuszka z Corresa, tu jest emulsja i krem,
Ogólnie ja lubię tą firmę, ale wiecie, takie miniatureczki jak są, to ciężko mi je zużyć. Chociaż ostatnio krem do twarzy z Klinika bodajże to był. Bardzo chętnie zużyłam, jak był właśnie taki malutki. No i został mi jeszcze puder transparentny z Make Up For Ever, ale że mam ten swój ulubiony z Krayolanu, no to ten niestety leży. Dalej, o, tych gumeczek w ogóle, kurczę, muszę zacząć je używać. Wszyscy je tak bardzo uwielbiają, a ja jeszcze nigdy w życiu ich na głowie nie miałam. One są trzy takie miniatureczki. Co tu dalej jeszcze jest? No ta maskara. Ja na początku... Fajnie, że mi wszystko wypada. Ja na początku myślałam, że to jest jakaś odżywka do rzęs, no bo tak mi się skojarzyło, ale to jest maskara z Too Faced. No i tu jeszcze wiecie, no takie jakieś body lotion. To są te takie gąbeczki matujące, których też za bardzo nie używam. No a to jest taki wyjazdowy niezbędnik właśnie do naszej walizki, do bagażu. I tutaj mamy takie najprzydatniejsze elementy. No i to jest jeszcze fajne, ale też nie bardzo mam kiedy to uzupełnić. To jest taki atomizerek, który uzupełniamy naszymi ulubionymi perfumami i możemy wtedy zabrać je na wakacje właśnie w takiej miniaturowej wersji. No i słuchajcie, i tyle w sumie. Tutaj mam jeszcze kartki pocztowe, no i te dwie kosmetyczki, których jeszcze też nie używałam. Jedną już wydałam. No i tak naprawdę, jeżeli pamiętacie, co było w całej tej paczce, no to mnóstwo rzeczy już zużyłam. Niedługo będą dwie recenzje dwóch produktów, tych płatków takich pod oczy, właśnie seforkowych, ale ja sobie je osobno kupiłam ostatnio. I będzie też recenzja skarpetek złuszczających, które były w tej parce, ale tylko damskich, ponieważ mój Bartek nie ma tyle czasu, żeby siedzieć dwie czy tam dwie i pół godziny z tymi skarpetkami na nogach po prostu. No, nie dziwię się. Bidaczek taki, on jest zalatany. A tam ten bałagan, co widzicie, to tak Wam zdradzę, że tam są ramki, które cały czas uzupełniam, które pójdą tutaj na ścianę, na korytarz, ale ciągle nie mam kiedy. Tak, ciągle nie mam kiedy ich uzupełnić. Aha, pokażę Wam jeszcze jedną fajną rzecz, bo ostatnio już to widzieliście, ale Aleksandra, tak. Pamiętacie te... Ojej, ale się muszę zniżyć. A... Pamiętacie te perfumetki z Sephory? To są takie małe zapachy, które odpowiadają tym zapachom dużym do kąpieli, tych żeli. No i ostatnio było właśnie tak, że pokazywałam Wam tą. Ta jest wiśniowa, ale gdzieś ta wiśnia jednak mi za bardzo nie podchodzi. Wzięłam sobie mango. Mango jest naprawdę rewelacyjne. No i mango wzięłam sobie dwa, bo drugie było w promocji 30% taniej, czy jakoś tak. No a to stwierdziłam, że jak to kosztuje, nie wiem, 19 czy tam 24 zł, to warto wziąć. No i chciałam Wam powiedzieć, że to się świetnie sprawdza, szczególnie teraz w lato, ponieważ jak nie możemy się zdecydować na jakieś perfumy, to idealną sprawą jest właśnie takie wyjście w owocowych zapachach, szczególnie, że one się bardzo długo utrzymują. Jak się psiknie na włosy, to każdy dzień mówi, jaki ty masz fajny szampon, jaki ten, co ty tak owocowo pachniesz. A to nie ja, tylko po prostu te seforkowe zapachy. I tak sobie teraz pomyślałam, że w sumie wyjdzie na to, że cały czas gadam o Seforze w tym filmiku. Jakby co najmniej Sephora sponsorowała, ale nie, nie jest tak. Kiedyś ktoś w ogóle zadał mi pytanie, czy Sephora sponsoruje moje filmy. Czekajcie, może ja się tu z powrotem odwrócę do światła. O, tu Wam jeszcze pogadam, bo w ogóle chciałabym do Was chwilę pogadać i iść robić sobie obiad, bo dzisiaj będą kopytka z cukrem i z masełkiem. Tak. Ach, strasznie mi się chce tych kopytek. Kiedyś ktoś mnie zapytał, czy Sephora sponsoruje moje filmiki, czy sponsoruje mojego bloga i tak dalej, bo bardzo dużo na ten temat się od zawsze pojawia postów na blogu. No i odpowiem Wam tutaj też, jaka to w ogóle była historia. Jest tak, że jest Sephora i Douglas, prawda? Dwie perfumerie, do których najczęściej się chodzi i mnóstwo osób nie widzi różnicy pomiędzy jedną a drugą. Ja w sumie też zawsze nie widziałam, ale wiecie co? Było tak, że jak na początku założyłam bloga, czyli te 5 lat temu, bo już niedługo we wrześniu minie 5 lat aż, to gdzieś mi wyskoczyło w internecie, czy na stronie Sephory, jakieś takie
wakacyjne, fajne looki. No i postanowiłam, że zrobię makijaż właśnie w tym typie. No i później wrzuciłam na bloga. I było tak, że koleżanka mi podesłała stronę Blog Makijaż. Blog Makijaż tworzą dziewczyny właśnie, które pracują w Sephorze i tam są różne porady, triki. Kiedyś ta strona inaczej wyglądała. My, użytkowniczki, mogłyśmy normalnie też dodawać swoje makijaże. Za aktywność się dostawało różne nagrody, za największą ilość właśnie lajków i w ogóle różnych pochlebnych komentarzy pod swoimi pracami. No i tak było naprawdę fajnie i rodzinnie. Tam później forma się troszeczkę zmieniła, teraz jest to takie bardziej profesjonalne. No ale na tej stronie się zarejestrowałam, więc cały czas była tylko Sephora, Sephora, Sephora. No a z Douglasem nie za bardzo miałam nic wspólnego. No. W pierwszym roku czy półtorej niemiecki Douglas się do mnie odezwał, że chcieliby ze mną współpracować, ale chcieli współpracować na takiej zasadzie, że miałam zrecenzować jakieś produkty, które miałam w domu, a które były w Douglasie, no i po prostu za tą recenzję mi zapłacili, bo dałam odnośnik do ich strony internetowej. No a z Sephorą było tak, że właśnie te kilka lat temu powstała akcja Sephora Trend Report. Na początku to było dwa razy do roku, teraz jest raz do roku, czyli w warszawskiej Arkadii pokazywane są najnowsze trendy na dany sezon, jeżeli chodzi o makijaż, o zapachy, o modę. No i zostało nas kilka dziewczyn wybranych. Ja właśnie między innymi zostałam zauważona przez rewelacyjnego i mojego ulubionego pana Sergiusza Osmańskiego, to jest dyrektor kreatywny Sephory. Właśnie zostałam zauważona przez niego na tej stronie Sephory i no i tak dołączyłam do całego teamu tych wszystkich dziewczyn. No i co roku się spotykamy. Przyjeżdża Katyk Babik, Agata Manosa, Piękność Dnia, dziewczyny z Bless the Mess, Bellitka. Naprawdę bardzo fajna ekipa się tam zbiera. Takie, wiecie, te najfajniejsze, takie najstarsze, to znaczy nie chodzi mi o wiekowo, tylko po prostu o staż blogerki. No i co? I Sephora o nas po prostu dba. Sephora często się nami interesuje, Sephora lubi w ogóle nie tylko nasze, ale w ogóle zdjęcia ludzi na internecie, na Instagramie, jak tylko gdzieś się da znać, no to ta Sephora bierze udział w takiej interakcji z człowiekiem. No i nam właśnie tym swoim dziewczynom też wysyła różne paczki, tak jak teraz na początku wakacji dostałam tą Sephorkę Beauty to Go. Bardzo często jak są jakieś nowości, no to też wysyłają, polecają nas różnym markom, więc Sephora po prostu o nas dba. A Douglas zrobił kiedyś tutaj w Kielcach event. I też napisała do mnie właśnie dziewczyna, która się zajmuje PR-em, która jest z warszawskiego Douglasa, no żebyśmy poszły, żebyśmy na ten event się wybrały, tam dostaniemy materiały prasowe. Materiały prasowe są często różnymi właśnie upominkami, jakąś torbą prezentów, produktami, które są nowościami, które później możemy recenzować, testować na sobie i tak dalej. No i powiem Wam, że to było mega słabo. Nie wiem, czy to z racji tego, że to były Kielce, czy to z racji tego, że po prostu Douglas ma nie wszystko dopięte na ostatni guzik. Nie wiem, no nie jestem ogólnie zachwycona perfumerią, jaką jest Douglas. Zdecydowanie wolę bardziej Sephorę. Nawet dzisiaj weszliśmy najpierw z moją babcią do Douglasa, bo był po prostu po drodze. No i słuchajcie, byliśmy na perfumach damskich przez dłuższą chwilę, później na męskich. Nikt do nas nie podszedł, nikt nas o nic nie zapytał. Ostatnio nawet jak miałam do wykorzystania te dwie karty, jedną Sephory, drugą do Douglasa, obie były na 300 i po prostu musiałam tam to wszystko wykorzystać, wydać te pieniądze, to weszłam do Douglasa i to ja musiałam podejść do tej kobiety, bo byłam dwa dni wcześniej i też nikt do mnie nie podszedł, to się tylko tak porozglądałam, ale ktoś do mnie zadzwonił, więc wyszłam zaraz stamtąd, znaczy zaraz, no po jakichś 10 minutach. Więc jak już weszłam, bo mówię, tutaj kończy mi się limit na karcie, więc muszę coś powybierać. I to ja musiałam podejść do kobiety, musiałam się poprosić, żeby mi pomogła w czymś. A w Sephorce jest tak, że gdzieś ta przemiła dziewczyna się kręci, zapyta tak nienachalnie i ja często potrzebuję pomocy. Oczywiście, że tak, bo jeżeli jestem, jeżeli czegoś szukam, no to potrzebuję pomocy. Dzisiaj też z nami łaziła.
pokazała nam różne też męskie inne perfumy, ale w końcu się zdecydowała się na te, które miałyśmy wybrane na początku. No więc ogólnie do Sephory mam taki sentyment, wiecie, bo oni są po prostu tacy bardziej mili, są tacy... Tacy do wyprzytulania, tacy ciepli po prostu. I w korespondencji, i w ogóle w perfumeriach. Takie odnoszę po prostu wrażenie. Mogę się mylić i nie chciałabym tutaj nikogo urazić, ani osób, które pracują w Douglasie i są odpowiedzialne za to wszystko. Ale po prostu ja zdecydowanie no, wolę Sephorę. Właśnie pod tymi względami, że Sephora nie zapomina o ludziach. Sephora o nas dba i do Sephory zawsze... jak się napisze, albo się ma jakiś problem, zapytanie, cokolwiek po prostu, no to Sephora bardzo szybko odpisuje, Sephora zawsze pomaga, wszystko wysyła i tak dalej, więc no to jest mega, mega super. No fajnie, bardzo długi vlog, gadany wyszedł. No to ja może go w takim razie jutro, w moje imieniny wrzucę. Tak. Kochani, o, znowu coś mi pika, Facebook. Przepraszam, że dzisiaj tak długo. Przepraszam, naprawdę przepraszam, ale bardzo też dziękuję, że byliście tutaj ze mną dzisiaj. No i mam nadzieję, że zadowolił Was taki długi vlog. Taka trochę gadaninka, ale myślę, że całkiem nieźle. Buziaczki dla Was, ściskam Was bardzo, bardzo, bardzo mocno i... aha, no właśnie, co chciałam Wam jeszcze powiedzieć. Bardzo Wam dziękuję. Szczególnie dziewczyny, bo to Wy do mnie piszecie w 99%. Szalenie Wam dziękuję za wiadomości, za komentarze, za tyle prywatnych wiadomości, nie tylko związanych ostatnio właśnie z tym baby boomem całym, z tym newsem, ale w ogóle z takimi miłymi rzeczami, że jak zauważycie, że coś robię i to Wam się podoba, to też do mnie piszecie. Wiecie, to jest fajne, bo... Tak jak wielokrotnie to powtarzałam, to nie jest tak, że ja to w głowie wiem. Nie, ktoś mi musi o tym powiedzieć, że docenia, że to jest fajne i wtedy jestem przekonana, że to faktycznie takie jest. Dlatego nie myślcie nigdy, że a, nie napiszę jej komentarza czy wiadomości, bo to nic nie da, bo ona pewnie dostaje takich tysiące, bo ona pewnie o tym wie. Może wiem, może dostaję tysiące, ale... To nie jest tak, że ja nie doceniam każdej wiadomości, to nie jest tak, że ja nie biorę sobie do serca każdej wiadomości czy każdego komentarza i na wszystko, dosłownie na wszystko staram się odpisywać i przeważnie bardzo szybko mi się to udaje zrobić. Dlatego jeszcze raz bardzo dziękuję i do zobaczenia niedługo. Pa!